że ja je porwałam od matki, nie? Że one nie chciały iść. Co ostatnio czytałam, że słuchajcie, mają odtworzyć dinozaura. W sensie mają odtworzyć już chyba mamuta, nie? Mamuta. Bardzo dobrze. No bardzo dobrze. Oczywiście. No ale ona duży wpływ niestety na faunę i florę. Ale co? Mamuty. No, nie, mamuty okej, okay, nie? Ale mamuty. Mamuty były roślinożercami, nie? Tak. Więc mamuty spoko, ale wyobraźcie sobie. No wyobraźcie sobie, że odtworzą takiego dinozaura. Takiego potężnego potwora. Tymczasem ja myślę. Za trochę na swoją głową. Takiego potężnego potwora. Takiego, takiego potężnego dinozaura. Czajcie to. No i wyobraźcie sobie, że takie coś będzie popylało sobie. I będzie Jurassic Park. Znaczy, teoretycznie nie jest możliwe odtworzenie takiego strasznego dinozaura. Te, które mają takie ostre zęby i są przerażające, te reksy chyba, czy ktoś nazywają. Dlatego, że możliwość do odtworzenia mamut, ponieważ jak go odnaleźli zamarzniętego, to jego struktura jest dosyć dobrze zachowana, co nie? Mhm. A jak znajdują takie reksy gdzieś w kamieniach, to nie jest de facto jego szkielet. Mhm. To, co pozostało, to jest przepukane wapno z ziemią, ze wszystkim. Tak, taka wytłaczanka jakby, nie? Tak, ona ma swoją faktycznie charakterystyczną barwę, jak mają kości, bo jednak pozostałości zostają. Ale dokładnie, to chciałam właśnie powiedzieć. Super, że to powiedziałeś. Nie ma tego szpiku. No to już po prostu poszło w gon. A mamuty o tyle jest komfortowa sytuacja, że one były często odnajdywane właśnie. Bo one żyły ogólnie w. Tak, mamuci maniak. No ogólnie. Mało tego. Dokładnie. Większość z nas oglądała. No to właśnie no, mamuty żyły w takich mroźnych warunkach, więc to są lepsze warunki do tego, żeby przetrwały. Te mamuty, które odnaleźli, nie wiem ile ich odnaleźli, ale dosyć sporo chyba ich było odnalezionych. To część z nich była po prostu w ciąży. I jak jest ciąża, są komórki macierzyste i jest o wiele łatwiej cokolwiek zrobić. Więc to nie będzie taki mamut 1:1, który byśmy po prostu zrobili, tylko to jest trochę mutacja, ale wciąż jest to możliwe do odtworzenia. Ale kolejna sprawa, bo generalnie nie tylko mamuty przecież żyły w takich właśnie epokach lodowcowych, ale co się. No na przykład tygrysy szablozębne, albo co się kryje pod. Wiecie, pod spodem tej zmarzliny. Tam mogą żyć organizmy, które miliardy lat temu funkcjonowały, nie? Tak. No tak. No. Ja mam dla ciebie w ogóle temat kolejny, jeżeli będziesz robił kolejny odcinek z nowymi gośćmi, nie ze mną, to porusz temat Wielkiej Tartarii, bo naprawdę świat według tej teorii to jest o wiele młodszy. Nie znam tego. To nie jest świat, który mamy, że powiem, 2000 lat, 5000 lat. To jest o wiele krótszy odcinek czasu. Dlatego podobno były jakieś wycieki filmów, gdzie znajdywali takiego właśnie, co mówiłem przed chwilą, skamieniałego reksa, który miał jednak szpik, krew leciała z niego i że naprawdę to jest jedno wielkie oszustwo, więc to jest temat do tego kolejnego odcinka, że Tartaria była na całym świecie, znaczy głównie Europa i Rosja. Te wszystkie budowle, które powstały, to są o wiele młodsze i... O dobra, znajdź sobie te informacje, nie będę więcej zdradzał. Na pewno sobie o tym poszukam, bo to jest ciekawy temat. Czemu tylko zmierzam, że tak naprawdę mamuty są młodsze, że to nie jest takie stare, jak nam jest zmawiane. Dlatego... No, na przykład, Paweł, co jeszcze ci powiem, że no, porównaj sobie na przykład temat, jeżeli chodzi o gigantów. Giganci, dokładnie. A, giganci. Właśnie giganci Wielkiej Tartarii, zgadza się. Słyszeliście też o tym właśnie? Góry, które są powstały, to są ucięte drzewa przez gigantów. Tak. Budynki, które mamy, to naprawdę one są takie gigantyczne wejścia wszędzie, że to jest jakby któreś piętro, które mamy odsłonięte, bo później była wielka błotna lawina, wszystko zalało i te wszystkie budynki są naprawdę x pięter w dół jeszcze. I masz... A tak, ja czytałam o tym, że ogólnie jest teoria, że giganci budowali piramidy. Tak. Że dlatego byli w stanie tak wielkie budowy zrobić. Tak ciężkie kamienie w ogóle. Tak. Tak, ale to już i łączy się z teorią o Anunnakich chyba,
To jest ciekawy temat. Ale no, pytanie teraz, czy oni są faktycznie z kosmosu, bo podobno Ziemia jest płaska i żyjemy wszyscy tak pod jednym wielkim firmamentem. To jest wszystko. No, ale kiedyś... Jeżeli chodzi o wypowiedzi prezydentów i ministrów w Stanach Zjednoczonych, nie wiem, czy się nazywają ministrowie, teraz tak powiedziałem, żeby to uprościć według mojej głowy, bo nie jestem pewny, to oni nawet cały czas mówią o takich totalnych wywiadach, że puściliśmy ileś tam rakiet, żeby rozbić ten firmament, jest 5000 pęknięć, w końcu będziemy zalani. Uhu! I ludzie myślą, że to jest jakiś po prostu slogan albo cokolwiek, a to się tyczy po prostu no, tej teorii, która była w encyklopedii jeszcze 100 lat temu, którą teraz wycofano, i że naprawdę oni to możemy zalać. Fajnie, nie? I stąd się niby zabrał ten pierwszy potop, który byliśmy faktycznie zalani, co była Arka Noego. Tak, tak, tak. No, totalnie chore, ale bardzo ciekawe. Wróćmy do wizji przyszłości. A propos tego, że kiedyś w przyszłości być może będzie możliwa komunikacja z naszymi zwierzętami, czyli posiadając psy, że będziemy mogli się porozumiewać, że po prostu język nasz będzie tłumaczony na ich, a ich język na nasz. Będziemy mogli się komunikować, ale szczerze nie wiem, czy bym tego chciała. Wiecie, czego ja się boję? Bo ja mam pieski. I tak naprawdę ty też masz pieski. Tak. No i wiecie, to jest świadome odebranie ich od tych matek. Tak. Porwaliśmy. No i wyobraźcie sobie, że co by one wtedy powiedziały, gdyby one potrafiły się z nami komunikować? Albo mam nadzieję, że tego nie pamiętają. Znaczy, ale powiem ci tak, jeżeli biorąc pod uwagę to, że pies ma umysł 10-latka, to by były jakieś na pewno chore słowa pod tytułem odejmy swojej mamusi przez kolejne 10 lat życia z takim psem. To by było w ogóle totalnie chore. Ale jeżeli miałbym wybierać, czy pieski mogą mówić i w ogóle zwierzęta, nie chciałbym. Bo już abstrahując od naszych piesków w domu, wyobraź sobie, że przyjeżdża obok pola, gdzie jest pełno krów. I nagle wszystkie muczą, będziemy za chwilę pip. Ale wiecie, żeby nie? Wtedy więcej osób przeszło na weganizm na pewno. Totalnie, ja wtedy uważam, żeby... Ja nie wiem, czy ja bym mięso tknęła wtedy, jakbym widziała taką krowę, która by do mnie powiedziała... Nie jest mnie. To jest straszne, ale... tak by to wyglądało. No. Skoro one miałyby świadomość 10 lat, to one by wiedziały, że idą na stratę. No. A one by nie dostały z tego tego tłumacza, syntezatora mowy. Ale pytanie, czy by musiały go dostawać, syntezator mowy. To jest kolejna wizja przyszłości, jakby zwierzęta dostały taki syntezator mowy i one by do ciebie mówiły, taka Iwona, nie? Cześć, cześć! Co ode mnie chcesz? Cześć. Ale spacerek, to... Spacerek. Jakby takim syntezatorem mowy mówiły, to ja bym się chyba spłakał. A wizja pierwsza tyczyła się tego, że one mają mowę i świadomość bez tego czegoś. Tak. Okej. Okay. Że po prostu jest taki, wiecie, tłumacz, który ja sobie gadam do telefonu, tak jak Google tłumacz na przykład, nie? Że gadam sobie do telefonu, bla, 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 tłumaczę to na psi po prostu. A, to jest zmiana tak, że one w ogóle będą miały nagle zdolność mowy. Nie. Znaczy, to też jest kolejna wizja przyszłości, która... To nawet, jeżeli biorąc pod uwagę to, o czym w ogóle nie myślałem, to też bym tego nie chciał. No. Bo ja z czystej ciekawości, na pewno mając taką możliwość komunikacji ze zwierzątkami, bo mam dobry dzień, chcę porozmawiać z krową, bym się dowiedział, że ona zawsze będzie zamordowana i mam jej pomóc. Aż się tak krztusiłam. Zwracając zero na moje słowa. To ja bym nie chciał, absolutnie bym nie chciał. Wiecie, już biorąc pod uwagę to, że siedzicie sobie w domu, na ogrodzie, przylatuje ptaszek i mówi: Paweł, mordują krowy! Wiecie, o co chodzi? A czemu na ogrodzie miał ci mówić o mordowaniu krów? No bo raczej by mówił o niebezpieczeństwie, nie? Skąd ty wiesz, co może ptaszek powiedzieć? No nie wiem. A co ty myślisz w ogóle ty? Chciałabyś, żeby miało coś takiego miejsce, że masz możliwość komunikacji ze zwierzętami? Czy to jest w ogóle w twoich potrzebach? Nie. Nie chciałabym, bo no ja mówię, ja mam 3 pieski i ja sobie wyobrażam, że te pieski, one by do mnie przyszły i by powiedziały, że ja je porwałam od matki, nie? Że one nie chciały iść. Ja bym nie wiedziała, ja bym... No nie, to nie byłoby dobre. No to nie byłoby to dobre. To nie byłoby dobre, mi by było przykro. No. Także lepiej, żeby ta wizja przyszłości się nie spełniła, szczerze mówiąc. Dla mnie. Dla ciebie? Dla mnie też nie. Aczkolwiek... Jeść, daj jeść. Aczkolwiek na pewno znalazłyby się osoby typu m***a, które by chciały uratować wszystkie pieski.